to me. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czekajcie, przesunę się tak. W kolejnym odcinku z Drunk Dadka dzisiaj planujemy zrobić tak, że sprowadzimy sobie tych dwóch randomków do Domu Kultury. Zobaczymy tylko, czy tutaj coś jeszcze z tym artefaktem można zrobić, czy jeszcze niekoniecznie. Tak jak myśleliśmy, jeszcze niekoniecznie, ale ta świeczka się chyba tutaj... O, list z podziękowaniem. Pragnę podziękować za to, co dla nas zrobiłeś. I za to, że poddałeś się boskiej światłości. Kimkolwiek jesteś, wiem, że przecierpiałeś coś więcej niż kilka burz, aby zwrócić nam ten niepokaźny skarb. Nie da ci tego nie zapomnę, ojciec Thomas. Misja zakończona powodzeniem, kościelna tefry. Dobra, więc to mamy. Tak, trzeba znaleźć tych randomków i przeszukać jeszcze chatę, bo ja chciałem przeszukać właśnie chatę, w sensie te wszystkie mieszkania, jakie tutaj są generalnie. Nie mam pojęcia, czy tutaj będzie coś ciekawego, ale znalazłem w sumie randomową drugą strzelbę, więc myślę, że... Dom na rozdrożu, więc myślę, że tutaj coś ciekawego mogę znaleźć jeszcze. Gazet. Tutaj byłem. Tej książki nie zabrałem. Okej, widzę, chyba nie przeszukiwałem wszystkiego. Nie przeszukiwałem ewidentnie tutaj wszystkiego, bo chyba stwierdziłem, że wróciłem do tego kiedyś tam. Tam w ogóle woda kapie. Nie wiem jak, nie wiem czemu, ale ona kapie. Sardynki. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma. Te dwie szafki, trzy sprawdziłem. Na pewno mam za mało amunicji. Ta ganka kolejnego nie potrzebuje. Tutaj nic nie ma. Skarpet. Nic. No, byłem tutaj, bo zabrałem wodę z kibla, więc przynajmniej wiadomo, że tutaj byłem. Tego nie chcę. To są co, rękawiczki? Tak. Przeszukane. Dobra, wiecie co? Nie będę zbytnio manował czasu na to. Daj mi proszę mapę. Tego z dalszej odległości jakby będę chciał na razie zlokalizować. Tylko tak, najpierw to ja muszę taki w miarę... Okej, okay, tędy. Tędy i potem będę musiał przejść tym mostkiem, jakby, kurde, nie uśmiecha mi się zbytnio wędrówka tak daleko, ale... Znaczy w sumie to nie jest tak daleko, tylko no kurde, tak trochę... Obszar jest duży, jak wywali mi go gdzieś tutaj, ale myślę, że tego, że tak daleko mi go nie wywali. Daj mi już pistolet sygnałowy. Jest nabity, tyle dobrego w tym wszystkim. Więc... okej. Okay. Aha, dobra, tam się dymi z Domu Kultury, samolot cały czas płonie. Trochę jak w The Forest, ale no. Bodaj mi trochę w tym kierunku. Albo po prostu wróć na drogę, chociaż nie. Tak zaoszczędzę zawsze parę metrów. Więc... Dobra, mikromotek, a tak samo może stać. Generalnie pomalutku tego Long Darka kończymy, bo tak, nie wiem co będzie dalej. Na pewno w tym odcinku sobie... No, na pewno sprawdzimy ich sobie i już się przygotujemy pod burzę. Więc w sumie nie wiem nawet, czy to nie jest ostatnia prosta, jeżeli chodzi o trzeci epizod Long Darka.
I zobaczymy, co będzie dalej. W momencie, kiedy wy oglądacie ten odcinek, już na kanale będzie latało info generalne pod tytułem co robię z kanałem do maja. W sensie, no tak plus minus do tego czasu. Dobra, on... ta osóbka jest gdzieś tam. Wiecie, ma to takie tam różne pierdoły, żeby mieć jakiś tam w miarę system stworzony, żeby to było... sklerowne i tak dalej. Tędy. I macie a propos filmy, co jak. I macie ankietkę, jeżeli chodzi o to, co robimy na streamach teraz. I zobaczymy, jak długo jeszcze na tym YouTube zostanę, w sensie jeżeli chodzi o streamy, bo myślę coraz bardziej, żeby się przerzucić chociażby na Twitcha, jeżeli chodzi o streamy, ewentualnie może Facebook, ale nie wiem. W sensie to trochę brzmi abstrakcyjnie, w sensie że Facebook, ale to nie jest takie no niemożliwe znowu. Ale zobaczymy. Na razie, jeżeli będę miał jakiś tam system, będzie tutaj wszystko hulać, w sensie ja nie będę odstawiał maniany, to myślę, że będzie w miarę spoko. No to jest to moje. Czy ktoś... No ten las, to on mi się zbytnio nie podoba i nie wiem, czy nie straciłem trochę flary. No marne. Albo ja po prostu... O. Dzień dobry, mamy. O, proszę. Opuszczone domostwo. Tak, tylko nie widzę. Ale już nie, dobrze, widzę człowieka. Dobra. Postaw diagnozę. Okej, weź ją nawodnij. Weź mi zjedz na szybko. No przy okazji, jak już jesteśmy przy ognisku, to możemy sobie to zrobić, bo no, jej się na razie nic nie stanie. A my zawsze będziemy, że tak powiem, bardziej ogrzani. Dobra, Eve. Ej, że tak powiem, na łapy idziemy. Dobra, kurde, tym mostkiem trzeba wracać, który jest całkowicie nieporęczny. W sensie jest w złym miejscu generalnie dla mnie. O. Dobra. Dobra, baton i drewno, w razie czego. Dobra, ej, wchodź jeszcze raz. No myślę, że ona generalnie nie ma nic przeciwko, żeby się wniosła. To było w tym... No naszego mogę pójść bardziej tak. Więc okej, mamy pierwszego z dwóch ludziów. Nie wiem tylko, ile ja mam w ogóle jeszcze rzeczy, w sensie itemów na ogrzanie.
Najwyżej po prostu, chociaż nie, no najwyżej po prostu będę ciął po prostu meble z okolicznych domów. I to myślę będzie najlepsza opcja, bo nie będę musiał daleko latać, nie ma ryzyka, że się jakoś głupio wywalę gdzieś po drodze z tym, jeżeli o to chodzi, więc powiedzmy, że tu jakiś plan plan mamy. Myślę tylko, czy jest miejsce, w którym generalnie nie byłem, ale myślę, że generalnie byłem wszędzie. To znaczy nie mam tej jednej lokalnej historii ogarniętej, tak samo nie mam zrobionych leśnych głosów do końca, w sensie ledwo ich w sumie zacząłem, mam tylko 2 na 6 ogólnie elementów tam związane z ich historią, więc to nie jest za dużo. Ale no, trudno. Trudno, będziemy myśleć o tym później. Czy ja słyszałem wilka, czy mi się wydawało? Chyba ci się, Łukaszu, wydawało. Tak, chyba to by się wydawało. Dobrze. Tak, Ave generalnie... W sumie tak, ja mam się gorzej niż ona. Paradoksalnie. Gdzie ty jesteś, gnoju? Ej, przepraszam, ty dostałeś w łeb teraz. No ty nie miałeś prawa dostać w łeb. Ej. No przecież wy na łeb dostałyście tej, wy powinniście umrzeć zaraz. No, tutaj dostałem. No to mam generalnie potłuczone i został w sumie tylko ten. Koniec amunicji, jeżeli chodzi o zapasy. 5 do strzelby. I magazynek. I magazynek do rewolweru. Jeden wilk. Upuść mi ją. Tylko to są łuski. Mhm. Weź mi te łuski, pozabieraj. Może coś z nimi jeszcze dam radę zrobić. Jakbym ogarnął tylko, jak się robi naboje. Ale kurde, wyklakałem te wilki. Wyklakałem te wilki. Więc powiem tak. Przyda się raz się troszkę tam ogarnąć teraz. Czy wy jesteście poważni? Przed chwilą miałem jeden atak wilków. A teraz te same gówniaki mnie atakują? Jak coś w beret nie dostał, to ja nie wiem. Nagle żeś się chciał zatrzymać, tak? Dobra, ja mam dwie ostatnie pociski. Dziękuję. I co? Skubańcu?
Zostało mi 7 naboi. 7 naboi. Siedem naboi. Nie wiem. W zasadzie dwa ataki wilków i ja jestem w czarnej, nie? Ja autentyk jestem w czarnej dupie wtedy. Zjem. Ej, nie miałem jeszcze tak, żeby wilki mnie atakowały aż tak sprawnie, w sensie, że jeden atak, zaraz drugi. Więc to mi się nie podoba. No dobra, daj mi tylko dziennik jeszcze. Nadchodzi burza. Okej, kalorie bym miał. I w sumie to zaczęło, przydałoby się zacząć ogarniać ogrzewanie. Ale myślę, że zrobimy to wszystko w tym odcinku, zaczniemy, więc będzie ok. Tak myślę. To niekoniecznie ma czego się trzymać, ale ok. Tędy i... Dobra, przejdziemy tylko most i w sumie już zacznie się... Znaczy to już będzie... Będzie, myślę, w miarę z górki. Więc dobra, w zasadzie to będziemy się słyszeć albo jak znowu coś się stanie. No albo już dopiero jak ją odstawimy, nie? Okej. Dotaszczaliśmy się jakoś tutaj. Tylko no, nie podobają mi się warunki, bo no, w tych warunkach to ja zaraz zamarznę, a... a no nie chcę iść... A nie chcę iść tak, żeby zaraz zamarznąć, bo chcę zostawić po prostu te. Chcę zostawić... bo po prostu chcę zostawić sobie zapasy. Dobra, w ogóle daj... Przeszukaj mi to moją skrzynię. Okej, okay, bo trochę drewna z odzysku mam. Okej. Jedzenia tutaj nie mam, o dziwo. Aha, bo tutaj jest to moje jedzonko, dobra. Dobra, daj mi tak. Dobra, napiszę. Tylko tak. Aha, dobra, tutaj generalnie tutaj wszystko zanosiłem. Okej, to mamy. Okej, na 48 godzin, czy ja tego drewna potrzebuję? Dużo. Czyli myślę, że opcja porąbania lokalnych tutaj, lokalnych, że tak powiem, mieszkań jest opcją najlepszą. Tych sardynek to ja zbytnio nie chcę zjeść. Dobra, tak, daj mi tylko broń jeszcze. Parę siekier mam, tylko czy ja mam tutaj ze sobą siekierę? Nie, żadnej siekiery ze sobą nie mam nawet. Jeden nabój, ten jest za to rozładowany, okej. Okay. Łuski zostawię. W razie czego? Ostatni nabój do karabinu i idziemy po ostatniego ludka. Idziemy po ostatniego ludka.
Dobrze. Generalnie w zasadzie musimy iść, podbiec na wprost. Powiem tak, myślę, że już wyczerpaliśmy ilość możliwych walk nad wilkami. Więc myślę, że teraz powinno być spokojnie. Patrząc, że mam ostatni nabój w tu karabinu, no to mam taką nadzieję, szczerze, że nic takiego już nam się nie przydarzy. Właśnie problem jest taki, że nie wiadomo, po której stronie to może być. Mam nadzieję, że to będzie po tej stronie od gór. O tej tutaj. A nie, że potem będę musiał robić dodatkową rundkę do mostu i przez most specjalnie przechodzić. Przyszedł mi tylko pistolet jeszcze. Byśmy w razie czego mogli sobie tą osóbkę sobie wezwać, żeby nam się pokazała, gdzie ona tam jest. Dobra, tędy cały czas. Powiem tak. Pogoda była troszkę gorsza, w sensie mocniej sypało, ale temperatura jest w miarę ok, więc myślę, że nawet nie będzie... O Jezu, nie tu. Że nawet nie będzie problemu pod tytułem, że zamarzniemy. No, chyba, że zostaniemy na noc tutaj, to wtedy tak, bez ognia. To wtedy jest taka opcja, ale myślę, że będzie spoko. Ile my tutaj mamy? 20, tam potna. No to myślę, że tą burzę sobie zaczniemy już. Że burzę już tą sobie zaczniemy. Tylko podbiegnij mi tam jeszcze. Chyba jeszcze kawałek. Tutaj nawet się ocieplam. więc spoko. Dobra, teraz tak, na środek punktu. Tylko jeszcze sobie spojrzę, bo może nawet nie będę musiał lecieć przez ten most, tylko po prostu sobie przejdę dołem. I to by była dobra opcja. To się taka, która nie krzyżuje mi wielce planów. I ona jest chyba najbardziej prawdopodobna. W razie czego przejdę sobie na spokojnie dołem. Myślę, że tam nie będzie problemu. Jeżeli o to chodzi. Dobra, teraz tylko błagam, znowu bez wilków. O. Bardzo ładnie. Tylko trochę daleko chyba jesteś. I tak jak myślałem, musiałem przejść. Znaczy, no nie musiałem przechodzić przez ten mostek, ale. Gdzieś tutaj powiadasz. Okej, widzę ogień. Dobra, parę. Dobra, weźmy daj tą resztówkę wody. Tylko ja tutaj słyszę wilki.
Dobrze mi się wydawało. Leż. Dobrze. Nie podoba mi się tylko, że ten ziomek tam poleciał, tam gdzie ja będę zaraz szedł. Dobra. Chodź, Logan. W tym kierunku, dobra. Ona jest, znaczy, ta. Astrid jest generalnie zmęczona. Przez chwilę kminiłem w ogóle, jak ona się nazywa. Kurde. Mam nadzieję, że na tego wilka się nie nadziałem. Tam poszedł dobrze, bo tam poszedł one shot, one kill, ale... Ale wiem, że ten wilk gdzieś tutaj będzie latał. Po okolicy teraz. Dobra, więc myślę, że zrobimy tak jak z Eve, że po prostu jak coś będzie się działo, to wam to pokażę, jeżeli nie, to będziemy się dopiero słyszeć w Domu Kultury i zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie z tym wszystkim. Dobra, mam ostatniego. Mam ostatniego. Tylko tak, Bogan, gdzie ciebie mogę zostawić? Aha, tutaj. No okej, no. Zazwyczaj, okej, no, dobra. Dobrze, więc tak. Logan jest generalnie odstawiony. My tylko musimy teraz zostawić... musimy teraz tylko ustawić, w sensie dorzucić wystarczającą ilość drewna generalnie i myślę, że zrobimy to jeszcze tego. Zrobimy to jeszcze teraz, w sensie w tym odcinku. I to jest bardzo prawdopodobne, nawet wam powiem, tylko daj mi tak, na ciepełko. Dobra, nie mam więcej tego, kurde, węgiel by się przydał, tylko tego węgla już nie będę taszczał przez pół mapy, więc generalnie no to odpada. Dobra, 4 godziny, 6 godzin, 8, 12, czyli my potrzebujemy, no jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę tego będziemy potrzebowali, tylko tak. Zjedz mi to miacho. Tak, więcej tutaj nie zjem, ale wypiję na pewno sodę. To się napój po prostu, ale... Przyzwyczajenie z Foresta, że to jest soda po prostu. Dobra, wychodzimy z domu. Lecę wam. Znaczy wam. Lecę po prostu pociąć. Pociąć po prostu umeblowania okolicznych domów. Bo po prostu tak będzie po prostu najłatwiej. Ja nie będę tracił ciepła. Najmniej się w zasadzie narażam na ataki wilków. I tutaj chyba nawet nie przeszukiwałem, więc... Więc może jeszcze tutaj coś ciekawego zajmę. Na pewno mamy herbatę na blacie i napój. Więc spoko. Nie mam już... Nie mam całkowicie pojęcia, jak długi będzie ten odcinek. Ale środek antybakteryjny zawsze się przyda. W lodówce nic, w zamrażarce chyba również. Dobra, zapałki. Sprawdźcie mi górę. Nic. Nawet świeże sardynki, więc jest fajnie. Drewno, piecyk, czyli ewentualnie nawet tutaj mógłbym zostawiać swoje itemy. To się mogłem, ale no wszystko mam tam po prostu. Znaczy, to jest taki domek po prostu na grę na singla. To jest taki domek na singla w zasadzie, jak są albo wyzwania, albo single ogrywane. To wiecie. Mocno zużyte. Tak, was nie chcę. Napój winogronowy, ok.
Papier gazetowy. No oczywiście, szczelasu tutaj nie było, bo generalnie jest jeszcze woda w kiblu, więc. Znaczy, już tutaj byłem. Tutaj już ludzie powszechnie wiedzą, że tutaj byłem. Tutaj coś jest, tutaj coś. Nie, dobrze. Sprawdźmy tylko ta książka. I to by było tyle. Teraz trzeba się wziąć za rąbanie. Za rąbanie tutaj okolicznych rzeczy. Nie wykluczam, że spędzę na tym całą nockę. Ale zobaczymy. Zobaczymy, chociaż nie, pewnie wrócę, teraz się tam prześpię. Bo generalnie ciemno jest w sumie tylko w tych. Ciemno jest tylko w domach, a na tych. Na dworze jest jeszcze tak w miarę. Więc spoko. Dobra, pytanie, czy ja na przykład rzucę w ogóle gazety, czy tam. Nie, okej. Ej, gazety też mogę. A zapałki? Nie, zapałki akurat nie. Ale gazety, w sensie książki. To też jest spoko opcja. 21 godzin dopiero, ja pierdzielę, ej, no trochę tego jest. To mi zabierz. Dobra. Dobra, zrobimy tak, że po prostu sobie odpoczniemy. Teraz. Bo padniemy niedługo. Zrobimy sobie mały rekonesans itemków. W sensie najemy się i się napijemy. Dobra, zacznij tak. Okej. Weźmy jeszcze wodę. I to wygląda tak, mam 39 kilo mam na sobie. Aha, bo ja mam dwie siekierki nagle ze sobą. Nie wiem czemu, ale mam. Dobra, to mi. Dobra, i w sumie idziemy dalej. Idziemy dalej rąbać drewno. Dobra, tak, ten dom był sprawdzany. Ten nie do końca. Łomu nie chcę. Gazeta palety. Dobra, do tego domu mogę się dostać. Dobra, zapal mi lampę. Powiem, że tutaj jest kilka rzeczy, które mogą mi się przydać generalnie. Dobra, trochę tutaj paliwa jeszcze jest. Karton mi też potni.
drabiny nie wezmę. Znaczy, dobra, ty jesteś. Dobra, tak. Dobra, podam mi deskę jeszcze szybko. Ciebie też mogę porąbać, nie wiem, czy mi się tylko nie skończy ta. Oliwa? No. Okej, okay, tutaj już coś generalnie widzę, więc jest spoko. Dobra. Zostaw mi ten rewolwer, Łukasz, nie, weź go nawet, nie tykaj. Nie tykaj go, kurde, nawet. Ile ja mam ze sobą? No troszkę za dużo. Dobra, out. Ja pierdzielę, i potem ja się dziwię, że ja amunicję nie mam, nie? Dobra. Z tymi dechami generalnie nic nie zrobię. Tylko tak, ja tutaj mam jeszcze właśnie napoje, plecak w ogóle z dwoma batonami. Dobra, podam to. Znaczy, generalnie będzie mi tak jakoś mniej przyjemnie się raz zrobiło. Dobra, palety. Półtora godziny i generalnie już hipotermia. Hipotermia, dzień dobry, witamy. Witamy, więc możemy wracać, odstawić to, co mamy. Oj, tam masz 50 kilo tylko na plecach. Nie przesadzaj. Nie no, 50 kilo na plecach, no co to jest? Dobra. Zobaczymy, jak godzinowo to będzie teraz wyglądało. Bo było 21, no to niecały jeden dzień, nie? Dobra. Okej. Okay. I mamy. Odblokowane osiągnięcie. Hipokrates odczytam coś. Mamy save'a. Dobra. Nadchodzi burza. Porozmawiamy z ojcem Tomasem. A ty, że się tak... przeniósł nagle na górę. Ej. Okej. Dziękuję za twoje efforts. Have likely saved the lives of all these people. They now have a fighting chance to last through this storm. You have done God's work here, and he will forever look favorably upon you. Thank you, Father. Do you think while looking favorably on me, he could also help me find a way out of here? As I said, the usual paths are blocked. But the blizzard... it may have displaced enough snow to... to what? There is another route. It's a dangerous... dlaczego ja wiem, że ja nią pójdę? Ohoho, no. I really need to get to Perseverance Mills. If things are this bad here, they'll be worse. Look, I just need to get there. Can you help me? An entrance to the old coal mine. If the blizzard moved enough snow, you might be able to get in there. It passes through the mountain. After that, you'll find the highway. It follows the coastline. Follow the highway, and God willing, you'll get to Perseverance Mills. Here, I'll draw it on your map for you. Thank you, Father. My thanks to you, my child. And if you'll permit an old priest an indulgence, I'd like to share some wisdom with you. Go ahead, Father.
your burden. I see it weighs heavily on you. I don't know what you mean. Yes, you do. You do not have to carry it alone. Look, thank you, Father. But religion isn't really... I don't say this as an attempt to sway your thinking or help you find faith. But find something, someone, to help with your burden. Mackenzie, zbliżamy się. Także... Nie wiem. However crowded his table, there is always a seat for you, my child. I'll keep it in mind, Father. Here, you should take this back. Keep it, my child. I fear you will have need of it before this long winter is done. Rozdział czwarty. Po burzy. Bo tutaj generalnie nic nie mam. Wyjdź z domu kultury. Ja słyszę, że tu się zaczyna ostre napierdzielanko. Okej, dobra. Odbierz telefon. I want to know something. Why did you work so hard to help those strangers? Would they have done the same for you? I have no idea. I know they would. You probably work all day, every day. Bust your ass to help people, delivering babies or researching or whatever it is you do. Does anyone really notice? I'm not sure. What is this about, really? I could have been something, too. Something more than a farmer's wife. Something more than a cattleman's daughter. I'm sure you could have, Molly. Don't patronize me. I could have been something. But I let him stop me. I let myself be small, so he could feel like somebody. I gave up everything for him. And to him, I didn't even exist. I let him. Make me small. Less than nothing. What happened to him, Molly? You understand. Did he hurt you? Did you kill him? There's different ways to hurt people. Some ways. That's a secret. To przejść do rzeczy. Boże, jak on... Jak kobiety potrafią się rozwodzić nad różnymi... Bo odcinek byłby za krótki. Spoko. Czyli tak, generalnie nie chcę stąd na razie wychodzić, więc ja wam dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę. Suba, jeżeli jesteście nowi. I myślę, że w następnym odcinku już rozdział czwarty będzie ściśnięty tak na bogato. Long Dark się jeszcze nie kończy. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia następnym razem.